A otóż nadjechała kolejna papucha z roślinami, z bulwami do nasadzeń wiosennych. Papucha jest od pana Piotra. Ma człowiek kanał swój na YouTubie oczywiście, gdzie pokazuje mega zdrowe rośliny. I tenże materiał nasadzeniowy na pewno jest na bank zdrowy. Trzeba będzie chuchać i dmuchać na te bulwy. A są to bulwy kanny. Kilka kolorów o pięknych liściach, pasiastych i nie tylko. Ale przede wszystkim są zdrowe i na pewno są zgodne odmianowo. Nie tak jak to, co kupiłam w tym roku. W wielu przypadkach się okazało niezgodne. Reszta nie zakwitła. No, szał. O, fajnie. To jest, co to jest? Dźwidło Rivieri, czyli to jest gratis. Super. I to się sadzi na płasko? Czy... To znaczy się, czy to się kładzie? Czy pionowo? Tak jak mamy teraz. Zakładam, że się kładzie. Przy nasadzeniach. O, ho, ho, ho. Prezent. Kanna Indica. Bardzo dziękuję. Ale buła. Ale bulwa. Świeżo kopane. Kiedy? Z tydzień temu pewnie, tak? Mniej więcej. Świeże, zdrowe i z dala mam ich trzymać. Przykazano od moich zarażonych, bo większość mam zarażonych, kanny. No, zobaczcie. Zobaczcie. Proszę, proszę. Kawał rośliny. Kanna Indica. Bardzo dziękuję. No nie, no to jest bulwa, no jakby nie było, no. Niezła sztuka. Dalej. Zaraz, pani kolego, co tu jeszcze? Drugi prezent. Trzeci prezent. Rose Mund Cole. Piękna sprawa. Dostaną na pewno, tak jak obiecałam, nowe miejsce z dala od tego, co miałam. Nowe stanowisko i w ogóle. Piękne. Och, żeby tak sprzedawano w sklepach internetowych takie okazy. Och. Piękne. Musa folia rubra. Zaraz. Och, kurczę, ale gigant. Ale gigant. Ale gigant. Panie Piotrze, co ty masz w tym swoim ogrodzie, że tak rosną? W ogóle, co ty robisz? Jak można w takim stanie mieć bulwę? Taką zdrową, piękną, kolorową. Musa folia. Szał. No, kurczę. Już mi się ta najbardziej podoba. A tu Tropicana Yellow. Tak. Kupę ma tych wypustek. Przecież to naprawdę super. Tropicana Yellow. Pięknie. O mamo. Dobra, dziękuję. Prezydent gratis. Pięknie. No nie ma mowy, żeby to zachorowało. Nie może to zachorować, mając taki materiał nasadzeniowy. A tu jest Polish Lady. Polish Lady. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Polish Lady. Co tu jest? Jak to wygląda? Ona silnie nie rośnie, no nie? Polish Lady. Przecież tego wielu odmian nie kupimy w internecie, bo nie ma ich. Durban, no, no, no. Durban. Ostrożnie, tak? Mardar, Durban. Pięknie podpisane. Człowieku, umiesz dbać o rośliny. Piotr Kanna w ogrodzie. Kanał się nazywa, tak? Dobra. Pretoria. Szał. Pretoria i będą zgodne i w to wierzę głęboko, bo widziałam, że to ma tenże człowiek u siebie na 100%. W końcu, koniec będzie poszukiwań.
czy będzie zgodne, czy nie będzie zgodne, prawda, jak to robiłam do tej pory. A to Tropicana Gold. Teraz tak, problemem będzie, wyzwaniem dla mnie będzie, zaraz muszę to odłożyć, ależ piękne, przechować to w super formie do wiosny. Widziałam, jak to robiłeś, Panie Piotrze, tam u siebie na filmie. Ja zrobię dwoma sposobami, trzema, a zresztą to się okaże. Na razie je podsuszyć trzeba chyba, no nie, bo są takie wilgotne dosyć. I suchym czymś zasypać. Myślałam o żwirku kocim, tym dla chomików, ściółką, takimi troczkami, trocinami, jak również suchym piaskiem żółtym. A tu mamy Princess D. A tu była tak, to była Tropicana Gold. A tu mamy Princess D. Piękne egzemplarze, wszystkie piękne. Szał, ile oczek. No tak, to już będzie koniec poszukiwań moich. Chociaż nie, jeszcze pewnie muszę jeszcze zdobyć, zapomniałam, taką o biało-zielonych liściach, którą mam nietrafioną. Kleopatra. Szał, super. Dobra, przyspieszam. O, topinambur. A jak to się sadzi? Słyszałam, nazwa jest mi znana. Czy to się je? Czy to jest tylko ozdobne? Topinambur. Co z tym mam zrobić? Jak posadzić? Zaraz, idzie widło. To idzie tutaj. Ależ to chaotycznie nagrywam. Chyba tak. Assault. Oj, teraz żałuję, że więcej nie wzięłam tych odmian. A autentycznie. Może za rok. Assault. Pięknie. I coś jeszcze. Tak. Ostatnia pozycja. Tropicana. Tropical Sunrise. Ależ kłącza. No, no, no. Pieruńsko jestem zadowolona. Szał. Tak to określę. Ale zobaczcie. I żałuję, że nie wzięłam tej drugiej. Tu jest rubra, a była jeszcze jedna mussafolia. Kurczę. Pięknie, dziękuję. Ekstra masz, człowieku, te rośliny. Dobra, Piotr, Kanna w ogrodzie. Tak się to nazywa. Ten kanał. I człowiek się zna, dba. Tak jak powiedziałam. Różna siła wzrostu. Jest różna wielkość tych roślin. Czego ja tu nie wyciągnęłam? No i yellow tropikany. Dobra, to już wyjmę. Jak już... Niech ja mam udokumentowane to nawet na zaś. Nie będę tego dzieliła, prawda? Nie ma sensu. Skoro jest już takie, to nie będzie się człowiek rozdrabniał i dzielił tego. Chociaż chciałabym. Ale co mi to da, tak naprawdę? Prezydent. Tak, nie ma sensu dzielić. No to jest szał. Ile to może ważyć? Już nie chce mi się po wagę lecieć, ale sporo. Rosemund Coles. No, bo ja to tak wykładam, a potem mi się pomiesza. Piękna sprawa, jeszcze raz powiem. Piękna. No dobra. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, podziękuję Dalijką. Tak, super.